Wybierając odzież w sklepie, często nie zastanawiamy się, gdzie została zaprojektowana czy wyprodukowana. Jednak wraz ze wzrostem świadomości konsumenckiej, coraz więcej z nas przy zakupie kieruje się nie tylko ceną, ale też składem materiału, oryginalnością designu, jakością wykonania czy właśnie pochodzeniem marki. W dzisiejszym programie Dobre Bo Polskie odwiedzimy LPP z Gdańska, największą polską firmę odzieżową w Europie Środkowej. Właściciela pięciu marek: Reserved, Crop, House, Mojito i Sinsay. To znaczy skrót LPP. Jest to akronim od pierwszych liter nazwisk założycieli firmy, czyli Lubianiec, Piechocki, partnerzy. LPP. To firma rodzinna, z tradycją i korzeniami. Tutaj mieszkają założyciele firmy LPP. Tutaj zapadają główne, strategiczne decyzje co do rozwoju firmy. Duży udział sprzedaży na eksport, który wspomaga polską gospodarkę. Tutaj płacimy podatki, tutaj tworzymy miejsca pracy, tutaj w Polsce, w rejonie Gdańska rozwijamy naszą firmę. Dwaj koledzy ze studiów, z Politechniki Gdańskiej, Marek i Jerzy, spotykają się na początku lat 90. i zakładają swoją firmę. Na początku zajmują się handlem hurtowym, a już wtedy jeżdżą, wyprawiają się daleko, no bo i do Indii, do Chin i stamtąd sprowadzają odzież. Ale ciągle jest to handel hurtowy, zaopatrują w swoją odzież, między innymi wtedy w markę Fruit of the Loom, duże sklepy sieciowe, hipermarkety, supermarkety. Ale dość szybko zdają sobie sprawę, że przyszłość leży gdzieś indziej, że to nie jest handel hurtowy, tylko handel detaliczny. Projektanci, graficy i technolodzy w każdym sezonie przygotowują kolekcje marek LPP, uwzględniając najnowsze trendy modowe. W tym sezonie dominująca jest zieleń i fiolet, dwa bardzo świeże kolory, które mają nas wprowadzić w wiosenny nastrój. Dodatkowo bardzo modne sety, żakiety i spodnie w jednym kolorze. To jest must have tego sezonu. Tworzenie kolekcji to przede wszystkim znalezienie pomysłu, idei. My tych pomysłów i inspiracji poszukujemy na pokazach mody, ale równie często przyglądamy się temu, w czym chodzą ludzie na ulicach w światowych miastach. Nasi projektanci podróżują po całym świecie, Londynie, Paryżu, Nowym Jorku czy Tokio, zbierając te wszystkie obserwacje i informacje, po czym tworzą swoje projekty, bazując na tych informacjach. Naprawdę, żeby on miał szansę znaleźć się w sklepie, on musi być przetestowany u nas tu w firmie. Nasza szwalnia otrzyma każdy model, który trafia do kolekcji. My go najpierw przymierzamy, sprawdzamy, jak on wygląda na sylwetce, akceptujemy, a dopiero wtedy wchodzi do kolekcji na półkę sklepową. Sieć sprzedaży obejmuje obecnie całą Polskę, a także 19 krajów Europy Centralnej, Wschodniej i Zachodniej, Bałkany, a także Bliski Wschód. Miliony klientów odwiedzają salony sprzedaży oraz sklepy online. Firma zarządza pięcioma rozpoznawalnymi markami, oferując odzież, akcesoria i obuwie. W końcu lat 90. powstaje marka Reserved, pierwsze sklepy. I właściciele myśleli bardziej o tym, że chcieliby mieć ten jeden brand. Ale jednak dość szybko okazało się, że rynek zaczyna się dzielić na segmenty. Już w 2003 pomysł o kolejnej marce, marce Crop, skierowanej do młodych ludzi, bardziej takiej sportowej, troszkę zacięciem jakimś muzycznym. Po krótkim czasie pomysł, bo mamy dwie marki, czemu nie więcej, tak? Pojawiła się firma, pojawiła się okazja, firma Artman z Krakowa, posiadająca dwa brandy, markę House i markę Mojito. W 2008 roku LPP przejęła oba te brandy. Marka Mojito skierowana do kobiet, bardziej dojrzała, bardziej elegancka, świetnie sprzedająca się do dziś. W 2013 pomysł budujemy kolejną markę skierowaną do młodych dziewczyn, nastolatek, które nie mają za dużo pieniędzy, ale interesują się modą. Powstaje marka Sinsay i patrząc na wszystkie pięć marek, to jest świetny sposób na robienie biznesu w różnych segmentach rynku, a jednocześnie rozpraszanie ryzyka firmowego. Firma wdraża polską myśl techniczną na całym świecie. Prócz kolekcji zaprojektowanych w Polsce, tworzy też nowej generacji salony, w całości zaprojektowane i zbudowane przez krajowych partnerów.
Właściciele mają to do siebie, że uczestniczą bezpośrednio w tych wszystkich rozmowach. Kiedy pojawia się nowy koncept, nowe otwarcie, rozmawiamy z grupą, oczywiście z zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie tego konceptu, ale właściciele zawsze są i to jest bardzo pozytywne, dlatego że to skraca ten proces komunikacji, liczy się język ciała, te wszystkie komunikaty, które też odbieramy podprogowo. Projektowanie nie tylko sklepów, ale projektowanie architektury, w tym architektury wnętrz, polega na braniu pod uwagę wszystkich zmysłów, nawet nie tylko zmysłu wzroku, ale również zmysłu powonienia, dotyku. Także to wszystko składa się na obraz, który jest odbierany przez klienta czy przez odbiorcę wnętrza. LPP jest właścicielem największego i najnowocześniejszego centrum dystrybucji odzieży w Europie Środkowo-Wschodniej, zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim. W ciągu tygodnia wysyłanych jest z niego aż 8 milionów sztuk odzieży. Wyobraźmy sobie, że wszyscy mieszkańcy Trójmiasta, jest ich prawie milion, codziennie mogą sobie wybrać po jednej dowolnej sztuce odzieży, którą sprzedaje LPP. I takie centrum zostało zaprojektowane, żeby spełnić dokładnie wszystkie zamówienia, które spłyną z Trójmiasta w ciągu jednego dnia. Centrum dystrybucyjne ma powierzchnię 70 tysięcy metrów kwadratowych, to jest około 7 boisk piłkarskich. Blisko połowa tego obszaru to strefa w pełni zautomatyzowana, gdzie nie pracuje żaden człowiek. Proszę sobie wyobrazić wielką bibliotekę, gdzie zamówioną przez nas książkę dostarcza nam z gęstwiny, z labiryntu regałów robot. Realizując strategię firmy, przedsiębiorstwo dba o stabilny i zrównoważony rozwój zgodny z zasadami społecznie odpowiedzialnego biznesu. Że jesteśmy firmą, która jest zorganizowana według zespołów, działamy zespołowo, ale jednocześnie rozpiera nas energia, napędza nas ten taki wewnętrzny ogień i ambicja przy zachowaniu społecznej odpowiedzialności. Połączenie tych wszystkich rzeczy to jest charakterystyka LPP, ale ten akronim FAST służy nam do tego, żebyśmy mogli działać szybko, żebyśmy mogli szybko podejmować decyzje, bo w dzisiejszym świecie, gdzie i moda zmienia się bardzo szybko, i biznes zmienia się bardzo szybko, trzeba biec szybko i wyprzedzać innych. I musimy co chwilę zmieniać naszą ofertę. Proszę zobaczyć, że my produkujemy we wszystkich 5 markach 40 tysięcy modeli rocznie, z których to 40 tysięcy modeli, 30 tysięcy modeli nigdy się nie powtarza. Cały czas jest coś nowego. Co tydzień na półki w sklepach trafiają nowe modele. Trzeba być bardzo szybkim, trzeba być bardzo zwinnym w robieniu takiego biznesu. LPP tworzy w Polsce całość kolekcji. Tu płacą podatki, tutaj mieszkają ich większościowi akcjonariusze. Tworzą wciąż nowe miejsca pracy. Aktualnie w Polsce pracuje dla nich około 14 tysięcy osób. Wspierają rozwój pracowników i kooperują ze stałą grupą kontrahentów. Przykład sklepu w Londynie. Otwarty we wrześniu 2017. Brytyjskie było tylko 3 rzeczy. Prąd, woda i piasek. Wszystko inne. Meble, śrubki. Pracownicy przyjechali do Londynu i skręcili, złożyli cały sklep od podstaw. Kafle, posadzka, sufit, oświetlenie, wszystko było polskie. Polak naprawdę potrafi robić świetne rzeczy. Potem, kiedy przychodzili klienci brytyjscy, albo nawet przychodzili architekci brytyjscy, nasza konkurencja dziwili się, że wow, że Polak może zrobić tak świetny sklep, że to tak dobrze to wygląda, że mamy nawet technologie, które u nich jeszcze wcześniej ich nie było. Widzą najnowsze rzeczy, które światowy poziom polska firma zrobiła za granicą. Także możemy, wystarczy tylko chcieć i wystarczy się postarać. Cały rok 2017 polska firma odzieżowa zakończyła zdecydowanie na plusie. W ujęciu rocznym całkowita sprzedaż grupy wzrosła o 17% i osiągnęła poziom 7 miliardów złotych. Powierzchnia wszystkich 1743 salonów LPP na świecie przekroczyła 1 000 000 m². Państwu jeszcze przypominamy, że nasz program można oglądać na stronie TVP3 Gdańsk oraz mobilnie za pomocą aplikacji TVP Stream.